przy wyborze metody korekcji wzroku kierujemy się przede wszystkim bezpieczeństwem zabiegu, precyzją, którą możemy osiągnąć daną metodą korekcji wzroku. Patrzymy tak samo na skutki uboczne danych metod, tak aby one nie kolidowały z oczekiwaniami pacjenta, oraz stabilnością wady wzroku daną metodą. Na przykład pacjent, który ma 65 lub 70 lat, nie możemy skorygować laserem, ponieważ wiemy, że w najbliższej przyszłości taki pacjent dostanie niedługo zaćmę. Dlatego dla takiego pacjenta optymalnym wyborem byłaby albo refrakcyjna wymiana soczewki lub już operacja zaćmy. Zabiegi, które wykonujemy, dobieramy indywidualnie do potrzeb pacjenta. Na przykład pacjent, który uprawia sztuki walki, ma inne potrzeby niż pacjent, który gra w golfa i lubi czytać gazety.